Realizacja. Wojna na małym ekranie. Konflikt zbrojny z udziałem mocarstw to gorący temat dla światowych mediów. Ameryka zawsze zabiera na wojnę swoją telewizję. Trwająca miesiąc wojna w Iraku to 20 tysięcy godzin zapisu filmowego. 3 lata nieprzerwanej emisji. Nikt w historii nie oglądał relacji na żywo prosto z frontu przez 24 godziny na dobę. Kamery na dachach domów, czołgach, hełmach, w najbardziej niezwykłych miejscach. Gdzie żołnierze? Tam dziennikarze. Bagdad ósma rano. Trwa wymiana ognia. Amerykanie wkraczają do Bagdadu. Jesteśmy świadkami przejęcia władzy. Trzeba pokazać ludziom, czym jest wojna, ale... Po co ten zalew obrazów? Co z niego zapamiętamy? Bombardowanie Bagdadu jak pokaz sztucznych ogni. Będzie wielkie boom. Nie zobaczyliśmy, co się działo na dole, tam, gdzie wybuchały bomby. Tylko telewizja może pokazać wojnę z całym jej okrucieństwem. Ale jeśli jedną ze stron jest Ameryka, nie będzie na ekranie krwi ani trupów. A przecież kiedyś u swoich początków telewizja pokazała nam inną wojnę. Good morning, Vietnam! Słowo Wietnam wciąż porusza amerykańskie sumienia. To dla USA nie tylko pierwsza klęska militarna, ale też przegrana batalia o opinię publiczną. To także pierwsza wojna na ekranie telewizora. Jej przebieg śledziło 85% amerykańskich rodzin posiadających odbiornik telewizyjny. Dzięki wojnie w Wietnamie telewizja stała się głównym źródłem informacji. W roku 1963 CBS zaczęło nadawać wieczorne wiadomości. Prowadził Walter Cronkite. Witam ze studia CBS w Nowym Jorku. Przed nami pierwszy półgodzinny program informacyjny. Budzący zaufanie Cronkite szybko stał się gwiazdą. Na spotkanie z nim czekały co wieczór miliony widzów, ale potrzebowano żywego obrazu. Do Wietnamu wyruszyły więc ekipy reporterów. Wojsko witało dziennikarzy z otwartymi ramionami. Mieli przecież pokazać światu potęgę Ameryki.
ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Przemierzyłem Wietnam wzdłuż i wszerz, od strefy zdemilitaryzowanej po deltę Mekongu. Rozmawiałem z dowódcami, odwiedzałem bazy, lądowiska helikopterów. Mogłem się swobodnie poruszać po całym kraju. Właśnie ostrzelano naszych. Oddział osłaniający prawe skrzydło. Podejdziemy i zobaczymy, czy są ranni. Próbowaliśmy znaleźć jakąś historię, skonstruować ją i pokazać. Nieważne jak. Ten dzieciak padł ofiarą naszej artylerii. Co tu się stało, kapitanie? Nie wiem. Ludzie na prawym skrzydle ustawiali działo. Nie zauważyłem, kiedy zaczęli strzelać. Każdemu zdarzeniu staraliśmy się nadać kontekst, ale nie od razu wiedzieliśmy, czy chodzi o przypadkową strzelaninę, czy o początek dużej ofensywy. Nie dało się natychmiast wysłać materiału do kraju i pokazać w telewizji. Dzięki temu mieliśmy czas na refleksję. I to było dobre. Zarówno dla nas, dziennikarzy, jak i dla ludzi przed telewizorami. Wojsko ułatwiało pracę reporterom, pozwalając im filmować wszystko. Zwłaszcza to, czego oczekiwały stacje telewizyjne. Uchwyconą na gorąco wojenną rzeczywistość. Panowało wówczas silne poczucie, że obowiązkiem rządu i dowództwa jest informowanie opinii publicznej o przebiegu operacji wojskowych. Pentagon chciał przede wszystkim pokazać Amerykanom, jak sobie radzą ich chłopcy. I na co idą dolary podatników. Z powodu złej pogody samoloty zawróciły do bazy. Wcześniej można to było zobaczyć w kinie. Panoramiczne ujęcia startujących samolotów z patriotycznym komentarzem i patetyczną muzyką w tle. Nasi Marines wyruszają do południowego Wietnamu. Wojna jawiła się jako spektakl odległy, monumentalny i krzepiący. W tym samym czasie telewizja pokazywała co innego. Natychmiast opuścić to miejsce. To była wojna podjazdowa. Potyczki z grupami partyzantów, unikanie zasadzek wroga. Dziennikarze oglądali wojnę z perspektywy żołnierzy i ryzykowali tak samo jak oni. Pośpieszcie się, sierżancie. P-51
pierwszy raz dopuszczono do głosu zwykłego żołnierza. Wszyscy na wzgórze. Kiedy Ameryka wysyła swoich żołnierzy do kraju ogarniętego wojną, to wkrótce tamta wojna staje się naszą. Nie cudzą, tylko naszą. Bo przecież są tam nasi chłopcy. I to się liczy. Boisz się? Trochę. Trochę czy bardzo? Kiedy otworzyli ogień, bardzo się bałem. Teraz siedzę w ukryciu, więc jest lepiej. Dobrze, że nie jestem na pierwszej linii. Boisz się? Jak wszyscy. Ciężko patrzeć, jak giną ludzie, ale wojna to wojna. Częściej pokazywano szeregowców niż generałów. Zamiast relacjonować przebieg operacji wojskowych, reporterzy opowiadali o codzienności prawdziwych bohaterów wojennej tragedii. Idziemy 200 metrów i zawracamy. Żołnierze i dziennikarze znali wojnę głównie z hollywoodzkich eposów. W Wietnamie skonfrontowali fikcję z rzeczywistością. Pojawił się nowy świadek, a zarazem uczestnik wydarzeń. Korespondent wojenny. On też ryzykował życie. Zostaliśmy osaczeni przez snajperów. Transporter opancerzony przed nami wyleciał w powietrze. Ten z tyłu wiezie zabitego żołnierza. Co się stało? Nie wiem. Przyjechaliśmy rano z konwojem. Mówili, że jest tutaj baza. Wysiedliśmy i zaczęła się strzelanina. Trzymaj się. Chwilę później ten żołnierz zginął trafiony odłamkiem. Chcąc powiedzieć prawdę o wojnie, reporter nie może nam oszczędzić widoku okaleczonych ciał. Chłopcy w Wietnamie przestali być anonimowi. Widzieliśmy ich twarze, kiedy walczyli i kiedy umierali. Dotąd nikt nie oglądał wojny w ten sposób. Myślę, że w tej sprawie trzeba być ostrożnym. Oczywiście nie wolno pokazać twarzy zabitego ani rannego żołnierza. Przecież nie chcemy, żeby jego rodzina dowiedziała się o tym z telewizji. Nie chodzi też o to, by nie pokazywać okrucieństw wojny, ale trzeba zachować granice. Ja na przykład nie pokazałbym nigdy ludzkiego ciała z uciętą głową. Amerykanina ani nikogo innego. Jaka jest cena wojny?
to życie tych młodych ludzi, naszych żołnierzy. Patrząc na to, telewidzowie zastanawiali się nad kosztami wojny. A przecież nie były to filmy antywojenne. Wciąż pokazywały amerykańskich chłopców jako bohaterów. Pierwsze zdjęcia krajobrazu po bitwie, wykonane przez Matthew Brady'ego, pochodzą z czasów wojny secesyjnej. Wiadomo, że na wojnie giną żołnierze. Jednak widok ich martwych ciał nawet po 140 latach szokuje. Czy ta ofiara miała sens? Odpowiedź zależy od tego, czy daną wojnę uznamy za potrzebną. Taką, która usprawiedliwiałaby cenę ludzkiego życia. Kiedy stoisz przed koniecznością pokazania śmierci i zniszczenia, dotkliwie odczuwasz swoją odpowiedzialność, bo to, co filmujesz, jest nieprzyjemne dla oka i niebezpieczne. Współczujesz ofiarom, ale to twoja praca i często w promieniu kilku tysięcy kilometrów nie ma nikogo, kto wykonałby ją za ciebie. Więc nie wolno ci się uchylać. Dziennikarz jest naszym świadkiem, ale czy także sumieniem? Morley Safer podjął się tej roli. Jestem na obrzeżach Kamnej z żołnierzami 1. Batalionu Piechoty Morskiej. Zaraz wejdziemy do wioski. Słyszycie, co się tam dzieje. Oto jak wygląda wojna w Wietnamie. Są tu tylko starcy i dzieci. Marines spalili chatę tych staruszków, bo stamtąd dochodziły strzały. W wiosce nie zastaliśmy młodych ludzi. Wszyscy tutaj są bardzo starzy, jak ta kobieta. Wydawało się, że w wiosce są snajperzy, którzy ostrzeliwują naszych. W odpowiedzi Marines podpalili kilka chat. Wraz z Kamnej reportaż wojenny zyskał nowy wymiar. Polityczny i estetyczny. Amerykańskich żołnierzy nie pokazywano już jako bohaterów. Za to ekran wypełnił się dramatem wietnamskich wieśniaków. Pierwszy raz uwzględniono ich punkt widzenia. Sądzę, że wielu odebrało reportaż z Kamnej jak policzek. Pokazałem w nim prawdziwe oblicze tej wojny i ogrom wywołanej nią frustracji. Poświęciłem też trochę miejsca ludności cywilnej, bo dotąd bardziej interesowała nas sama wojna niż Wietnam i jego mieszkańcy. Dzisiejsza operacja to przejaw frustracji wywołanej tą wojną. Wątpliwe, by spalenie Kamnej przybliżyło nas do militarnego zwycięstwa. Wieśniaka, dla którego chata była dorobkiem życia. Trudno będzie przekonać, że jesteśmy po jego stronie. CBS News, Morley Safer.
Reportaż obejrzało 30 milionów Amerykanów, w tym prezydent Johnson. Wściekły natychmiast zadzwonił do prezesa CBS News Freda Friendly. Od tamtej pory informacje podawane w dzienniku podlegały kontroli Departamentu Obrony. Oskarżono mnie o sfabrykowanie materiału. Podobno sam wszystko wymyśliłem i wyreżyserowałem. Kazałem żołnierzom wejść do wioski, która służyła im do ćwiczeń i udawać, że podpalają chaty, tak jakby robili to naprawdę. Z Departamentu Obrony wpłynęła skarga, że realizatorem filmu jest Kanadyjczyk, a operatorem Wietnamczyk. Friendly odpowiedział, że materiał jest prawdziwy i nie ma mowy o oszustwie ani przekłamaniu. Jego ludzie pokazali rzeczywisty przebieg wydarzeń. Dwa tygodnie po Kamnej zorganizowano w Pentagonie konfrontację pracowników CBS z generałami Taylorem i Millerem. Amerykanie usłyszeli dwie sprzeczne wersje wydarzeń. Spalenie Kamnej w obecności Marines, nawet jeśli uzasadnione militarnie, nie pomoże nam w zdobyciu zaufania miejscowej ludności. Nieważne, czy chodziło o interes wojskowy, czy o niefortunny przypadek. Nie wierzę w umyślne podpalenie wioski. Z 51 zniszczonych chat, 50 zapaliło się od wybuchających przy ziemi pocisków artyleryjskich i granatów. I na tym musimy poprzestać. CBS nie udostępniło ostatnich 20 sekund programu sprzed 40 lat. Czemu? Szefostwo CBS podtrzymywało wersję przedstawioną w reportażu. Generałowie twierdzili, że jest ona sprzeczna z posiadanymi przez nich informacjami. Czterdzieści lat temu telewizja miała odwagę przeciwstawić się władzy. Czego więc boi się dziś? Reportaż Seifera uświadomił nam oczywistość. W Wietnamie są Wietnamczycy, którzy każdego dnia giną od amerykańskich bomb. W innym reportażu, którego CBS nie udostępniło, Bernard Kalb pyta, czy to nie my uczyniliśmy z wietnamskich chłopów partyzantów w Wietkongu. Coraz trudniej odróżnić jednych od drugich. Czy ten człowiek to partyzant? A ten? Dla amerykańskich kamer wróg jest niewidoczny. Ale w Wietnamie są nie tylko amerykańskie kamery. Ta należy do Francuza. Proszę powiedzieć kilka słów do ludu Francji, Europy i Ameryki. Amerykanie mylą się, sądząc, że jeśli zbombardują północ, wygrają na południu. Nigdy nie wygrają tej wojny. Nigdy się nie poddamy. Reporterzy Burchett i Pick przeprowadzili wywiad na wyłączność z Ho Chi Minhem. Mimo czarnej tuniki, Burchett nie przypomina wietnamskiego partyzanta. Pracuje nawet podczas jazdy. Dokument pokazała francuska telewizja. Przez 10 lat Piki i Burchett razem z wietnamskimi kamerzystami filmowali wojnę z drugiej strony.
Bez elektryczności i przy użyciu archaicznego sprzętu. W laboratorium filmowym Narodowego Frontu Wyzwolenia powstał reportaż. Nakręcili go wietnamscy filmowcy z pomocą australijskiego dziennikarza Wilfreda Burchetta. Mieszkańcy wiosek nie wiedzą, czy są bardziej rolnikami, czy żołnierzami. Muszą przecież pracować w polu, żeby wyżywić kraj, a w razie potrzeby chwytają za broń. Tu każdy chłop ma karabin, co daje siłę ognia, jakiej Amerykanie chyba się nie spodziewali. Reportaże Pika i Burchetta ukazują pomysłowość Wietnamczyków w starciu z amerykańską machiną wojenną. Alarmy przeciwlotnicze są coraz częstsze. Na okrzyk Mai Bai, co po wietnamsku znaczy samolot, kto żyw kryje się w okopach. Podziemne żłobki wyposażono w nietypowy system ewakuacji. Całe kwartały domostw zmieciono ognistym podmuchem. Waszyngton długo zaprzeczał doniesieniom o tych faktach, przekazanym przez korespondenta Agence France-Presse w Hanoi. Tego amerykańska opinia publiczna nigdy nie zobaczyła. Widział to Charles Collingwood. W roku 1968 we współpracy z Burchettem i Pickiem zrobił dla amerykańskiej telewizji pierwszy reportaż ukazujący drugą stronę barykady. Za kamerą stał Pik, ale tego, co nakręcił, nie pokażemy. CBS zakazało emisji fragmentów niegdyś głośnego reportażu. Znaleźliśmy jednak zdjęcia z wioski Konu, gdzie podczas bombardowania zginęło 31 osób. Mieszkanka wioski, pani Ho, opowiada o swoich przeżyciach. Mąż był ranny, a ja pobiegłam szukać swoich trojga dzieci. Znalazłam dwoje martwych, ale trzeciego nie. Dopiero potem natrafiłam na kawałek jego ciała. Straciłam troje dzieci. 11, 7 i 5-letnie. Nigdy nie zapomnimy zbrodni i cierpień, które dotknęły naszą rodzinę. Dziękujemy za okazane nam współczucie. Z dużej ilości materiału nakręconego przez Pika, Collingwood wybrał to, co oddawało uczucia reportera, kiedy musiał pokazać widowni amerykańskiej, swojej widowni, prawdę o bombardowaniach Wietnamu Północnego. Była to jego osobista relacja z Hanoi. Pozbawiona propagandy.
Amerykańscy telewidzowie pierwszy raz oglądali skutki bombardowań. Waszyngton próbował nas pozyskać, uczynić narzędziem swojej propagandy. Ale się opieraliśmy. Ze scenariuszy Collingwooda wynika, że przewidywał on, jak długo potrwa ta wojna, ile ofiar pochłonie. Nie było żadnej polityki zmierzającej do jej zaprzestania. Charles Collingwood został oskarżony o szerzenie komunistycznej propagandy. Wojskowi czasem zapominają, na czym polega prawdziwy patriotyzm. Nie na machaniu sztandarem, ale na przestrzeganiu zasad demokracji, które są nam tak drogie. Nie należy ich stosować wybiórczo, albo wszystkie, albo żadną. Prezydent Johnson robił wszystko, by przekonać naród o bliskim zwycięstwie. Także za pośrednictwem telewizji. Ostatnie dwa lata przyniosły duży postęp pod względem militarnym, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy był on wyjątkowo szybki. Jak przedstawia się sytuacja, generale? Bardzo korzystnie, lepiej niż kiedykolwiek. Robimy postępy i cieszymy się z osiąganych wyników. W styczniu 1968 roku Wietkong zaskoczył Amerykanów zmasowaną ofensywą. Działania Wietkongu podkopały nasz optymizm. Mają karabiny automatyczne i miotacze granatów. Są zabici 6 rannych. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniej zlokalizować wroga. Są wszędzie, w rowach, kanałach. Chcielibyśmy dożyć jutra, wrócić do domu, na studia. Straciłeś przyjaciela? Kilku. To beznadziejne. Nie dajcie się zwieść. Niech każdy, kto stąd wyjdzie, będzie pewny jednego. Zwyciężymy. 7 godzin trwa oblężenie amerykańskiej ambasady w Saigonie. Wydarzenie to pokazane przez telewizję nadwątpiło obowiązujący optymizm. Sytuacja była tak groźna, że Walter Cronkite z nowojorskiego studia CBS przeniósł się do Wietnamu. Cronkite, który był tam podczas ofensywy TET, jako pierwszy zrozumiał powagę sytuacji. Wietnamczycy z północy zajęli Hue i przeciwstawili Amerykanom potężną siłę ognia. Stało się jasne, że nie ma militarnego rozstrzygnięcia tej wojny. Mówienie, że zwyciężymy, to zawierzenie optymistom, którzy w przeszłości często się mylili. Sugerowanie, że przegramy, to nierozsądny pesymizm. Jesteśmy w impasie. Oto jedyna odpowiedź, realistyczna, lecz niezadowalająca. Relacjonował fakty i opatrywał komentarzem. Było to sprzeczne z polityką CBS, ale przeszło. Johnson po obejrzeniu programu powiedział: straciliśmy Cronkite'a, więc straciliśmy opinię publiczną. Reportaż obejrzało 30 milionów Amerykanów. Ale Johnson już przedtem stracił ich poparcie. Telewizja pokazała Amerykę rozdartą.
Nie będę się ubiegał o nominację mojej partii na kolejną kadencję prezydencką. Opinią publiczną wstrząsnęła scena egzekucji na jeńcu Wietkongu, wykonanej z zimną krwią przez szefa saigońskiej policji. Dla wzmocnienia efektu NBC dodało odgłos wystrzału. Filmy o wojnie zyskały wymowę antywojenną. Nowy prezydent, Richard Nixon, zaczął wycofywać wojsko z Wietnamu. Razem z wojskiem wyjeżdżali reporterzy. Do akcji wkroczyły bombowce z zadaniem ostatecznego przełamania wietnamskiego oporu. Zrzucono 7 milionów ton bomb, 3 razy więcej niż podczas II wojny światowej. Tych zdjęć zrobionych przez wojsko telewizja nigdy nie pokazała. Bez obrazów walki, widoku zabitych żołnierzy i ludności cywilnej wojna znikła z ekranu telewizora. Strategia ta nie pomogła w wygraniu wojny, ale z czasem okazała się pożyteczna. Osłaniamy się, prowadząc krótkotrwałe uderzenia z powietrza. Odpowie pan na pytania? Niczego nie będę komentował. Kamery były w Saigonie, żeby uwiecznić ostatni dzień wojny. Zwykle bardziej zależy na tym zwycięzcom niż zwyciężonym, a tym razem Amerykanie przegrali. Wszystkie te sceny to zapis ich porażki. Ani rząd, ani armia nigdy nie wybaczyły telewizji, że pokazała je światu. Skończyła się wojna, ale nie wyrównywanie rachunków. W latach 80. pojawiły się głosy obwiniające telewizję o przegraną w Wietnamie. W roku 1981 ukazał się mój artykuł „Jak przegrać wojnę”. Napisałem, że po raz pierwszy w historii o wyniku wojny przesądziły nie działania militarne ani negocjacje, ale prasa i telewizja. Prasa jako siła społeczna powinna ograniczyć swoją wolność na rzecz poczucia odpowiedzialności. Tylko w ten sposób spłacimy dług tym, którzy zginęli za nas w Wietnamie. Nazywam się Charlton Heston. W obliczu przegranej wojny zaczyna się szukanie kozła ofiarnego. Dla niektórych osób, także wysoko postawionych, tym kozłem stały się media. Przede wszystkim telewizja. A przecież po zbadaniu sytuacji sami wojskowi przyznali, że powodem porażki w Wietnamie był brak dobrej strategii. Nie prasa ani telewizja. Na zmianę świadomości zwykłego Amerykanina większy wpływ miało to, że Johnny, ten z sąsiedztwa, wrócił do domu w trumnie owiniętej amerykańską flagą. A Jimmy, gwiazda szkolnej drużyny koszykówki, na wózku inwalidzkim. Pentagon powiedział: nigdy więcej.
Nie dopuścimy już dziennikarzy, zwłaszcza telewizyjnych, tak blisko, jak to było w Wietnamie. Potem była Grenada, operacja Pustynna Burza i Nikaragua. Dziennikarze zostali od nich odcięci, do tego stopnia, że kiedy próbowali wyczarterować samolot, by polecieć na Grenadę, usłyszeli: zestrzelimy was. Osiem lat po Wietnamie. Na karaibskiej wysepce nastąpił komunistyczny zamach stanu. Tamtejszym Amerykanom groziło ponoć niebezpieczeństwo. Inwazja na Grenadzie została sfilmowana tylko przez wojsko, bo dziennikarzy nie wpuszczono na wyspę. ABC News. Wiadomości ze świata. Przedstawi Peter Jennings. Administracja w Waszyngtonie przekonuje, że walki weszły w fazę końcową. Oto kubańscy jeńcy pod strażą. Cały materiał filmowy z tej czterodniowej wojny pochodzi ze źródeł wojskowych. Amerykanie są zaskoczeni liczebnością Kubańczyków. Uratowaliśmy ponad 200 Amerykanów z drugiej strony wyspy. Francuski reporter Michel Parbeau przybył na Grenadę dzień przed Amerykanami. Działy się straszne rzeczy. Tego, co sfilmował, nie pokazano podczas inwazji. Straciliśmy kilku ludzi. Bałagan. Wydaje się, że nas tutaj lubią, przynoszą kokę, rum, a w nocy do nas strzelają. Sam nie wiem, po co tu jesteśmy, cholera. Z zarośli obserwuje dziwne obyczaje najlepiej zorganizowanej armii świata. Moja obecność nie dziwi żołnierzy, choć nadal obowiązuje zakaz pobytu dziennikarzy na wyspie. Czyżby problem z przepływem informacji? Wyemitowany z opóźnieniem reportaż Parbota ujawnił kłamstwa Pentagonu. Oto pierwszy nieocenzurowany materiał filmowy z Grenady. Jego autor, reporter francuskiej agencji Sigma, przybył na wyspę dzień przed inwazją. Trwają przepychanki między służbami prasowymi a waszyngtońską administracją. Reporterzy uczestniczą w monitorowanych przez wojsko wizytach na Grenadzie. Tymczasem Biały Dom tłumaczy się z nieścisłości w poprzednich oficjalnych raportach. Godząc się na emisję wojskowych reportaży, stacje telewizyjne straciły autonomię. Pozwoliły, by ostatnie słowo należało do Reagana. Grenada to nie raj dla turystów, jak nam mówiono, ale sowiecko-kubańska kolonia. Militarny przyczółek do szerzenia terroru i podkopywania demokracji. Przybyliśmy tam w samą porę. Nie mam pretensji, że rząd chce pokazać wojnę z jak najlepszej strony i że chcą tego wojskowi. Ale oczekuję, że staną na wysokości zadania i dopuszczą niezależnych świadków, którzy potwierdzą lub skorygują oficjalną wersję. Albo będą w stanie udowodnić, że jest ona nieprawdziwa. Uważam za rzecz naturalną, że władze, zwłaszcza wojskowe, chcą mieć wszystko pod kontrolą.
Po co iść na wojnę, jeśli się nie panuje nad sytuacją? To jakby dopraszać się o przegraną. W demokracji media i polityczny establishment uważają za swój obowiązek informowanie opinii publicznej o rozwoju wydarzeń, zwycięstwach i porażkach. I tego aspektu panowania nad sytuacją nie udało się w pełni osiągnąć. Na Grenadzie władze wojskowe zrozumiały, że głupia i brutalna cenzura tylko im szkodzi i że lepiej nie odgradzać się od dziennikarzy. W tym celu powstał tak zwany pool. Na pustyni Arabii Saudyjskiej dziennikarze odbywają ćwiczenia przed wojną w Zatoce Perskiej. Daj znać, kiedy rozstawić fotografów. Oto jak działa pool. Dziennikarze składają oficjalną prośbę do Pentagonu. Przemieszczają się małymi grupkami. Zawsze ze eskortą i filmują tylko to, co wojsko chce im pokazać. Kontrolę nad całością sprawuje wojskowy zespół Public Relations. Zrealizowany materiał jest potem udostępniany wszystkim akredytowanym dziennikarzom. Przez co te same sekwencje pojawiają się we wszystkich telewizjach świata. Wszyscy chcemy pracować jak najlepiej i z poszanowaniem zasad, by nie zostało powiedziane nic, co zaszkodziłoby Ameryce lub armii. Nie chodzi o to, by odciąć opinię publiczną od informacji, lecz o to, by ludzie mogli wykonywać swoją pracę. Czy dotyczy to też dziennikarzy? Kiedy się zacznie ofensywa, cywile mają zostać na miejscu? Cóż, o ile mi wiadomo, to... Chce pan o tym rozmawiać? Proszę ze mną. Zostanę. Przerywa pan wywiad, bo nie podoba się panu pytanie. Nie znam pytania, więc nie wiem, czy mi się podoba. Stwierdzam tylko, że próbuje pan spekulować. Nie mamy zwyczaju spekulować na tematy, o których niewiele wiemy. W Wietnamie mogłeś jechać, gdzie chciałeś. Tutaj możesz się tylko przyłączyć do wskazanej jednostki. Zawsze towarzyszy ci oficer informacyjny i wszystkiemu się przysłuchuje. To frustrujące. Media, w tym stacje telewizyjne, protestują przeciw restrykcjom Pentagonu. Nie powtórzy się to, co było w Wietnamie. Jeżeli dojdzie do konfrontacji, nie będzie drugiego Wietnamu. W styczniu 1991 roku wszystko było gotowe do wojny. Także pool liczący 1500 dziennikarzy. Co będą filmować? Czołgi sunące po pustyni. Rakiety zmierzające ku niewidocznym celom. Jeńców przetrzymywanych z dala od linii frontu. Tylko zewnętrzne oznaki militarnej potęgi koalicjantów. Pierwsze bomby spadły na Bagdad 16 stycznia i o dziwo w porze wieczornych wiadomości. To przerażające być w pobliżu ataku o takiej sile. Ten reportaż jest dziełem kilku niezależnych reporterów, którzy z narażeniem życia zostali w Bagdadzie.
destroyed by high-tech weapons in a theater of war hitherto unwitnessed. I do not know the extent of Iraqi casualties. The bombs and missiles... Cofnijcie taśmę. Zobaczymy to jeszcze raz. Najbardziej dramatyczne obrazy spośród tych, które dziś otrzymaliśmy. Wybuchające bomby, rozbłyskujące na niebie race. Wydarzenia ostatniej nocy, kiedy amerykańska armada zdobywała Bagdad. Co innego mówić o tym, co innego zobaczyć na własne oczy. Pomyślmy o odwadze naszych pilotów. Zobaczmy to jeszcze raz. Prezenter na bieżąco modyfikuje komentarz reportera. Naocznego świadka zmuszono do milczenia. Czy przestał być godny zaufania? So far as we can see, mostly ground to air and way of defense. The pictures of the bombing. Telewizja robiła to, co robi najlepiej. Television did what television does best. Przeniosła nas na miejsce wydarzeń, żebyśmy wszystko zobaczyli na własne oczy. Na Izrael i Arabię Saudyjską spadły irackie pociski typu Scud. Jak telewizja zrelacjonuje ten fakt bez pomocy reporterów? Izrael ostrzelany rakietami typu Scud. Przynajmniej 3 spadły na Tel Awiw i okolice. Chodzi o 8 do 10 Scudów, które uderzyły w strefę przybrzeżną. Zdaniem Izraela mogły zawierać gaz bojowy. To wpłynie znacząco na przebieg tej wojny. Jeszcze nie wiemy jak. Jak szybko rozprzestrzenia się taki gaz? To zależy od siły wiatru i innych czynników. Martin Fletcher powie nam więcej. Dziennikarze dwoją się i troją, żeby rekwizytami zastąpić brak żywego obrazu. Robisz zastrzyk, żeby się ratować. Wszyscy w redakcji dostaliśmy maski przeciwgazowe. W rzeczywistości dziennikarze poruszają się po omacku wśród niepotwierdzonych informacji. Trafiono kilku Izraelczyków. Jeszcze nie wiemy ilu. Pociski spadły niedaleko szpitala. Wydaje się, że pociski balistyczne, które spadły na Izrael, nie zawierały głowic z bronią chemiczną, lecz głowice konwencjonalne. Więc nie było ataku gazowego. Ani oficjalnego dementi. A kiedy rakiety Scud zagroziły Arabii Saudyjskiej, sytuacja się powtórzyła. W bazie lotniczej była eksplozja. Mówimy naszym ludziom, żeby uciekali. Pan też niech wszystko zostawi i ucieka. Tak zrobię. Chłopcy, zwijamy się. Żeby wszystko było jasne, możesz w każdej chwili przerwać transmisję. Chyba straciliśmy satelitę. Wszystko opierało się na zaufaniu do prezentera. Należy podkreślić, że niewiele wiemy o sytuacji w Izraelu. Wiemy bardzo mało. Programy informacyjne nadawano przez całą dobę, ale brakowało im obrazu i dopływu świeżych informacji. Trzeba je było na bieżąco wymyślać, tworzyć dramaturgię. Teatr wojenny przeniósł się do studia. Prezenter pełnił funkcję reportera. Często powtarzam, że istotą pracy dziennikarza telewizyjnego jest żywy przekaz. Władze cywilne i wojskowe na różnych szczeblach mają do przekazania mnóstwo informacji i robią to za pośrednictwem prezentera. Ma on zatem do wyboru wiele tematów.
Który wybrać? Jak go przedstawić? Siedzi tam więc lub stoi i improwizuje. To jak malowanie obrazu. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał po skończeniu, ale musi być zrozumiały, nie abstrakcyjny. Prezenter musi wciąż wybierać i starać się, by dana informacja nawiązywała do tego, co ktoś inny powiedział 10 minut wcześniej. To ekscytujące. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przyjmowali przekazy satelitarne od korespondentów z całego świata. Więc wiem, że stosowano swego rodzaju filtr. Co innego napływało do redakcji, co innego pojawiało się na antenie. Opinia publiczna często dostawała mocno wyretuszowany obraz tego, co się działo w Iraku. Zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę ofiar. Śledząc wieści z Zatoki, Amerykanie poznają różne rodzaje broni. Więcej powie nam o nich Jeff Weiser. Rolę korespondenta wojennego przejmuje Pentagon. Ameryka liczy na swoje A-6, ciężkie samoloty szturmowe, których używa marynarka wojenna i piechota morska. Telewizja pokazywała tylko materiały nakręcone przez wojsko. Militaria miały odwrócić uwagę od okrucieństw wojny. Zbombardowano irackie bazy lotnicze i składy broni chemicznej. Kwatera główna irackich sił powietrznych. Obserwujcie budynek, kiedy samolot będzie nad nim leciał i zrzucał bombę. Wojsko stworzyło własny program informacyjny z własnym prezenterem. Pokazywany w nim obraz wojny był sterylny. Bez krwi, rannych i trupów. Pierwszy tydzień spędziłem jak wszyscy przed telewizorem. W dzienniku codziennie występowali generałowie. Pokazywano prowadzone z chirurgiczną precyzją ataki z powietrza. Trafiony most, wieża. Siedziałem więc w domu i reagowałem jak podczas meczu, kiedy sędzia się pomyli. Widziałem dość wojen, by wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak wojna bez rozlewu krwi. Pokażę wam największego szczęściarza w Iraku tamtego dnia. Co zobaczył w lusterku wstecznym? And now in his rear view mirror. Jon Alpert, jako jeden z nielicznych, był w Bagdadzie podczas bombardowań. Your father was hurt? Yes. Pani ojciec jest ranny? His leg broken. Ma złamaną rękę, nogę i poranioną twarz. Nos, oczy. Lips and nose, everything. His eyes. Chyba celowali w most. Myśli pan? Więc chybili. Drugi raz. Trudno było robić reportaże w Iraku, bo ani rząd Stanów Zjednoczonych, ani Saddam nie mówili prawdy. Obie strony starały się stworzyć fałszywe wrażenie, że ludność cywilna nie ucierpiała i nikt nie został zabity. Były taśmy, na których zarejestrowano tak zwane skutki uboczne działań wojennych.
Podmiejskie dzielnice zrównane z ziemią. Trupy starców i dzieci. Mało kto wiedział o ich istnieniu. My chcieliśmy je upublicznić, żeby Amerykanie byli świadomi tego, co się dzieje. Co się tu stało? Rakieta. Są zabici? 14 osób. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Szrapnel? Tak. To krewni tej rannej kobiety? To wszystko, co zostało z tej rodziny? Tak. Zaniosłem te taśmy do NBC. Tom Brokaw, redaktor naczelny wiadomości oraz szef Today Show obejrzeli materiał. Uznali, że jest ważny i zostanie pokazany w wieczornym programie. Wróciliśmy do studia, żeby go opracować. Ale 3 godziny przed emisją zadzwonił do mnie prezes NBC News, Michael Gartner, i powiedział: nie pokażemy tych taśm, ani żadnego twojego reportażu. Jesteś zwolniony. Odpowiedziałem: na Manhattanie są inne stacje telewizyjne. Zadzwonię do CBS. I tak zrobiłem. W CBS producent się zdziwił, bo nigdy czegoś takiego nie widział. Powiedział: puścimy te taśmy jutro wieczorem i coś panu powiem. Ci pajace z NBC będą żałować, że tego nie pokazali. Bo to właśnie należało zrobić. Niestety, jeszcze tej samej nocy producenta wyrzucono z pracy. Tak więc nie było możliwości pokazania tego materiału w żadnej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Zabrzmi to ironicznie, ale my w Stanach Zjednoczonych straciliśmy na tym, że od czasu Wietnamu nie pokazano nam prawdziwej wojny. Wszystko było w pewien sposób wyretuszowane i jako naród nie dowiedzieliśmy się, czym jest wojna na polu bitwy. Szkoda. Myślę, że nie należy przedstawiać wojny jako środowiska czystego i pozbawionego przemocy. Jestem przeciwny pokazywaniu przemocy dla niej samej. Ale oglądać wojnę bez przemocy, to nie widzieć jej wcale. Nocą 26 lutego amerykańskie lotnictwo zaatakowało irackich żołnierzy i ludność cywilną uciekających do Kuwejtu. Bombardowanie zaczęło się o północy i trwało godzinami. Nazajutrz reporterzy z Pulu sfilmowali autostradę usianą tysiącami wraków samochodów, autobusów i ciężarówek oraz zaledwie kilku czołgów. Zabitych nigdy nie policzono. Amerykę oskarżono o zbrodnię wojenną, ale sprawa nie trafiła do trybunału. Co z tego pokazała amerykańska telewizja?
Iracka armia wycofywała się w popłochu. Żołnierze porzucili czołgi i uciekli w stronę miasta. Sfilmowano nieliczne czołgi, a w komentarzu nie wspomniano o ludności cywilnej ani o tym, że chodziło o wojsko w odwrocie. Sceny jak z nocnego koszmaru. Oto, co zostało z wojskowej potęgi Saddama Husajna. Wydarzenie skomentował rzecznik prasowy armii. Całkowicie niekompetentni. W dodatku mordercy i złodzieje. Widok masakry ostatecznie przekona opinię publiczną. Obali mit wojny czystej i chirurgicznej. Wie o tym prezydent Bush. Wiedzą generałowie. Materiał pokazano 27 lutego. 28 ogłoszono jednostronne wstrzymanie ognia. Pokazały to telewizje całego świata. Przecież nie było na tej wojnie żołnierzy, więc skąd wraca ta armia? Operacja Witaj w domu miała jej nadać ludzką twarz, ale dla George'a Busha było za późno. To wielki dzień Ameryki. Raz na zawsze przełamaliśmy syndrom Wietnamu. Dziękujemy. Bush wygrał wojnę, ale 9 miesięcy później przegrał wybory. Jego następcy wyciągną wnioski. To nie wojna, ale ćwiczenia dla dziennikarzy w ramach nowego programu Pentagonu Dziennikarze do wojska. Dziennikarze podpisywali kontrakt, w którym zobowiązywali się do przestrzegania określonych zasad. Dostawali przydział do konkretnej jednostki, a jeśli by ją opuścili, nie mogli wrócić. Wojna miała być przedstawiana z jednego tylko punktu widzenia, amerykańskiego i wojskowego. Tym sposobem dziennikarze rzeczywiście zostali wcieleni do armii. Pomysł wcielenia dziennikarzy to wynik nacisku mediów żądających dostępu do informacji oraz establishmentu, zawiedzionego brakiem korzyści z wojny w Zatoce. Pamiętajmy, że podczas kampanii prezydenckiej Bush senior nie mógł się chwalić wygraną wojną, bo nie było reportaży na jej temat. Pentagon postanowił więc dać dziennikarzom i filmowcom więcej swobody, a zarazem mieć ich pod kontrolą. Kiedy zostajesz wcielony, czyli pod każdym względem zależny i kontrolowany, to w pewnym sensie stajesz się więźniem. Jednocześnie mówią ci, umocuj kamerę na czołgu, zrobisz zdjęcia, jakich dotąd nie miałeś. I to jest prawda. Pentagon postawił na nieszkodliwych dziennikarzy i nowe technologie. Po wojnie w Zatoce przyszła kolejna wojna w Iraku. World News tonight, Saddam Hussein... War with Iraq, when it matters most. Go into Iraq, even if they did. Dzięki animacjom komputerowym wojna na ekranie telewizora weszła w sferę rzeczywistości wirtualnej. John Roberts and Byron Pitts with the Marines. Jim Axelrod with the 3rd Infantry Division. Mark Strassman with the 101st Airborne. Cynthia Bowers on the carrier Abraham Lincoln. Mark Phillips and... Wojna w Zatoce to bezpośredni przekaz, lecz bez obrazu. Wojna w Iraku zaś to same obrazy. Experience CBS News. Co do reszty, telewizja to przede wszystkim obraz, więc wam go damy. Zobaczycie burze piaskowe, inteligentne bomby,
Oczywiście z wyjątkiem matki wszystkich bomb. Będzie krew, adrenalina, obrazy, obrazy. Oto w jaką pułapkę wpadła telewizja. Czy korespondenci wojenni odzyskają pozycję, jaką mieli w Wietnamie? Tak zwaną drogą huraganu suną tysiące pojazdów. Grozi nam ostrzał z moździerza. Irakijczycy bronią południowych przedmieść Basry. Od czterech dni odpierają ogień dochodzący z budynków widocznych w oddali. Kiedyś był tam szpital, dziś irackie centrum dowodzenia. Sądzę, że reporter miał być kimś w rodzaju przekaźnika. Na bieżąco opowiadać o tym, co się dzieje. Dwadzieścia eksplozji w ciągu 10 minut. Następna. Nie mieli czasu, żeby pomyśleć, zadzwonić, potwierdzić informacje. Prezenter ze studia wywoływał ich na antenę, pytał, co się dzieje. I żaden nie odpowiadał, nie jestem gotów, Charlie, wróć za 10 minut. Taki nie popracowałby długo w telewizji. Jesteście świadkami przejmowania irackich pozycji. Nie wierzyłem, że kontraktowi dziennikarze zobaczą prawdziwą wojnę. Myliłem się. Setki reporterów wcielono do armii, ale żadnego nie przydzielono irackiej rodzinie. Wychodźcie. No już. Wszyscy na zewnątrz. Nikt nie został w środku? Widzieliśmy pociski wystrzeliwane. I to wszystko. Potem była luka. Nigdy nie pokazano nam okropieństw, które działy się wówczas, gdy bomba czy rakieta dotarła do celu. Lukę tę wypełniła telewizja Al Jazeera, przedstawiając arabskie spojrzenie na wojnę i jej skutki. Pentagon stracił kontrolę nad sytuacją, a na ekranach telewizorów znów pojawiła się krew i trupy. Co zrobił im ten dzieciak? Zagrażał żołnierzom? Przyparta do muru amerykańska telewizja przyznała się do setek tysięcy ofiar wśród irackiej ludności cywilnej. Jak mówiono o ofiarach? Oczywiście są zabici ranni. Nie zawsze możemy poznać ich tożsamość. Ale to, że widzimy ofiary albo ich nie widzimy, ma duży wpływ na nasze postrzeganie wojny. Arabska telewizja pokazała ludzi z lekkimi obrażeniami i kilku zabitych. Ludzie ci wyglądają na cywilów, ale równie dobrze mogą być żołnierzami. Skąd możemy to wiedzieć? Podważano wiarygodność arabskiej telewizji.
Informowanie o śmierci to wojenna rzeczywistość. Prawdopodobnie to nasz samolot. Zapewne chodzi o cywila, ale obraz pokazano bez dźwięku. Na płacz i krzyki nałożył się komentarz. Ofiary wydawały się odległe i anonimowe, także te po amerykańskiej stronie. To była długa niedziela. Straciliśmy już 99 amerykańskich żołnierzy. Mając w Iraku 500 reporterów, telewizja pokazywała plansze z liczbami. Do kraju wróciły ciała zabitych żołnierzy. Pentagon podaje, że w operacji zginęło co najmniej 25 Amerykanów. Tylko flaga i kilka liczb. Są także straszne obrazy martwych żołnierzy. Żywi żołnierze przywodzą na pamięć tych, którzy zginęli. Kiedy telewizja pokazała zdjęcie od dawna dostępne w internecie, zrobił się z tego skandal. Widok trumien uznano za antypatriotyczny, więc przestano je pokazywać. Trzeba było 30 lat i 7 wojen, by reportaż wojenny, który narodził się w Wietnamie, ostatecznie zakończył żywot. Pentagon zwyciężył. Czemu służy ten zalew obrazów? Zagłuszeniu pytań o przyczyny i skutki tej wojny? Stworzeniu wizualnego archiwum naszej historii? Jak filmować wojnę, wcale jej nie pokazując? Rejestrować tylko przejawy amerykańskiej potęgi, jak zburzenie posągu tyrana? Historyczna chwila. Pomnik człowieka od 20 lat uciskającego naród znika z centrum Bagdadu. Irakijczycy próbują sami przewrócić posąg, ale z pomocą przychodzą im nasi Marines. Widzimy radość i gniew. Wojsko tylko pomogło wolnym Irakijczykom zniszczyć symbol reżimu. To wersja oficjalna, lecz niezupełnie prawdziwa. Z raportu wojskowego opublikowanego w Los Angeles Times wynikało, że to jednostka działań psychologicznych wyreżyserowała zdarzenie. Zniszczenie posągu miało pomóc w promowaniu wizerunku wojny wyzwoleńczej. A gdyby jeszcze zburzyli go sami Irakijczycy? Wystarczyło kilka ogłoszeń przez megafony, by ściągnąć na plac ludzi i dziennikarzy. Amerykańska flaga na twarzy tyrana nasuwała skojarzenia o zastąpieniu starej dyktatury nową, więc ją zdjęto, ale inscenizacja i tak była perfekcyjna. Gwiaździsty sztandar dla rodzimej widowni, iracki dla reszty świata. Na pierwszy rzut oka radosny tłum świętujący odzyskanie wolności. Ale jeśli się przyjrzeć z bliska, są to głównie żołnierze i dziennikarze. Wszystko to była inscenizacja, ale jakże skuteczna. Równie skuteczne okazały się nagrania wideo z George'em Bushem, ogłaszającym koniec wojny. Służby prasowe Białego Domu pokazały go jako głównodowodzącego sił zbrojnych.
To była nowość. Dotąd żaden amerykański prezydent nie dał się ubrać w mundur. Zakończenie wojny to fakt podniosły. Oraz spektakl telewizyjny, w którym rolę do odegrania ma także prezydent. Wojskowi i politycy decydują, co chcą pokazać obywatelom. Telewizja tworzy z tego legendę. Dziewiętnastoletnia Jessica Lynch trafiła do niewoli, a następnie została oswobodzona przez amerykańskich komandosów. Oto jej historia. Odpowiem na pytania. Tom. Nie wspomnieliście o operacji odbicia szeregowca Jessica Lynch. Wiemy, że macie nagranie. Moglibyśmy je zobaczyć? To prawda. Był tam nasz operator. Pokażemy wam fragment nagrania. Mamy tę taśmę? Oczywiście taśma od dawna była gotowa i opatrzona komentarzem. Wczorajszej nocy przeprowadziliśmy udaną akcję odbicia szeregowca Jessica Lynch. To jedyny materiał dokumentujący zdarzenie, o którym Ameryka będzie mówić przez wiele miesięcy. Tego wieczora na ABC. Helikoptery patrolowały otoczenie, gdy komandosi wdarli się do środka. Rekonstrukcja zdarzeń w formie animacji komputerowej. Co na to CBS? Iracki szpital o charakterze paramilitarnym. Tu Lynch spędziła 10 dni. Szpital Saddama. Tutaj leżała z połamanymi nogami i ramieniem oraz licznymi ranami postrzałowymi, leczona przez irackiego farmaceutę. Podobne obrażenia były poważne, a lekarze niekompetentni. Pierwszy amerykański jeniec wojenny przetrzymywany na terytorium wroga od czasu II wojny światowej. Walczyła na śmierć i życie, pisze Washington Post. Skąd o tym wie? Ze źródeł wojskowych. 12 kwietnia Jessica Lynch stała się bohaterem narodowym i gwiazdą mediów. Setki artykułów prasowych, programy telewizyjne, milionowe oferty od wydawnictw. NBC chciało nakręcić film Szeregowiec Lynch. To dla Ameryki ważne, żeby odbijać z rąk wroga swoich żołnierzy. Zwłaszcza takich jak Szeregowiec Lynch. Miesiąc później dziennikarze odwiedzili szpital Saddama bez wojskowej eskorty. 7 maja, ABC. Szeregowiec Lynch nie została postrzelona w walce, jak wynika z wcześniejszych raportów. Złamała nogę w wypadku ciężarówki. Iracki chirurg ortopeda, który miał ją operować, mówi, że komandosi wtargnęli na salę operacyjną i przystawili mu karabin do skroni. Zaczęliśmy krzyczeć, nie strzelajcie, jesteśmy lekarzami. Iraccy lekarze twierdzą, że na terenie szpitala nie było wojska, gdy weszli tam Amerykanie. Wojsko opuściło szpital rankiem tego samego dnia. Czekamy, aż szeregowiec Lynch poda swoją wersję wydarzeń. Teraz jest w szpitalu wojskowym i ponoć cierpi na amnezję. 17 czerwca Washington Post wydrukował sprostowanie, ale Jessica już była legendą. 21 czerwca dostała medal za odwagę. Wspaniale jest znów być w domu. Ma dopiero 20 lat. Wraca z długiej i niebezpiecznej podróży. Dziękuję tym, którzy modlili się o mój bezpieczny powrót. Miesiąc później Jessica Lynch wystąpiła z armii i zaczęła karierę w mediach.
9 listopada NBC pokazało dokument, tak ważny, że nie przerywano go reklamami. Misja niewiarygodna, lecz prawdziwa, pisały gazety. Dziś ukazała się jej książka, a już za chwilę na antenie ABC wywiad na wyłączność. Wyjaśnijmy to. Czy używałaś broni, by strzelać do Irakijczyków? Nie strzelałam. Mój karabin się zaciął. Te wyznania nie miały znaczenia. Scenariusz napisany przez Pentagon był doskonały i to on został zapamiętany. Historie jak ta z udziałem Jessica Lynch są obmyślane zawczasu przez scenarzystów wojskowych. I nic w tym dziwnego. Przecież każdy szczegół inwazji na Irak został wcześniej opracowany w formie gry interaktywnej. Od roku 1999 producenci, scenarzyści i technicy z Hollywood tworzą dla wojska symulacje komputerowe. Na nich ćwiczyli amerykańscy żołnierze jadący do Iraku. Wojna XXI wieku będzie błyskawiczna, wirtualna i podlegająca pełnej kontroli. Prowadzona będzie za pośrednictwem telewizji i gier wideo. Manewry też będą odbywać się w przestrzeni wirtualnej. To nie gra, tylko obraz z kamery termowizyjnej helikoptera bojowego. A to nie postacie z gry, tylko żywi ludzie. Obserwowani z odległości 4 kilometrów. Nie mogą widzieć ani słyszeć helikoptera. Są martwi, choć jeszcze o tym nie wiedzą. Namierz go. Trafiony. Teraz drugi. Coś się rusza z prawej strony ciężarówki. Jest ktoś w środku? Nie widziałem. Strzelaj. Zdarzenie zostało zarejestrowane do celów wojskowych. W pobliżu nie było dziennikarzy ani innych świadków. Tak jest dziś. Wizerunek wojny jest kształtowany przez armię i jej siły rażenia. A jutro? Właśnie rodzi się żołnierz przyszłości. Pół człowiek, pół robot. Fascynacja technologią splata się z science fiction. Żołnierz ten będzie niewidoczny dla wroga. I dla nas. Jeśli korespondent wojenny zniknie z pola walki, kto nam pokaże prawdę o wojnie i jej skutkach? Kto pomoże ujawnić manipulacje? I czy w dobie instrumentalizacji obrazu w ogóle jest to możliwe? To nie robot, tylko reporter wojenny jutra.
powstał w Massachusetts Institute of Technology. Jest sterowany przez satelitę i nie tak cenny, by nie można go było poświęcić. Czy zaufamy temu świadkowi? Niememu wprawdzie, lecz bezstronnemu. Hello. Dzień dobry. Co pan myśli o zastąpieniu nami korespondentów wojennych? Jeśli wasze relacje będą wyczerpujące i obiektywne, czemu nie? Od początku wojny w Iraku 37 reporterów zostało zabitych albo uznanych za zaginionych. 27 porwano. Niektórzy wciąż nie odzyskali wolności. Dziś są jeszcze bardziej zagrożeni. Jeśli ich zabraknie, kto pokaże nam prawdziwą twarz wojny? Trzydzieści lat temu Pentagon obiecał, że obraz wojny już nigdy nie wymknie się spod kontroli. Z ekranu telewizora nigdy nie padną trudne pytania, które każdy ma prawo zadać. Telewizja stała się dziś bronią wycelowaną prosto w nas. Scenariusz i realizacja. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Agnieszka Byczyńska. Czytał Robert Samot. Za chwilę Iwo Jima. Monster Jam! Po raz pierwszy w Polsce zobacz spektakularne wyścigi i ewolucje potężnych Monster Trucków. 30 maja Stadion Śląski w Chorzowie. Codziennie na stacjach Orlen do wygrania 6 dwuosobowych biletów. Tankujesz i jedziesz na Monster Jam! On spotkał ją w pewnym barze. Na oko zupełnie inna. Lecz wszyscy jej mocno pragnęli, a ona była zimna. Szlachetne miała oblicze. Słońcem kuszące spojrzenie. Kryła w złocistych barwach smak przyjemnego spełnienia. Okocim z przyjemnością. Wszystkim kierowcom tak, żeby nie musieli nic robić sami. Od drobnych awarii po polowanie. PZU Pomoc dostępna pod numerem 0801 102 102. Sprawdź na pzu.pl. Tylko w PZU. Jak wybierasz swoją kawę? Żeby wybrać, musisz porównać. Dziś proponujemy, abyś porównał twoją kawę z naszą nową kawą Douwe Egberts Black.
Naszym zdaniem Black jest najlepszą kawą na świecie. Ale wybór należy do ciebie. Dałe Egberts Black. Dla wtajemniczonych. Kawa Dałe Egberts. Także w odmianie Gold. Uwielbiam szyć, ale gdy czuję ból stawów, to jakby igły wbijały mi się w ręce. Badania dowodzą, że Aleve Bayer jest na tyle silny, by zwalczać bóle stawów nawet do 12 godzin. Do przodu żyj! Taki wyglądam jak żelazna! Ale ulga na cały dzień. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ruch uliczny jest bardzo niecierpliwy i zawsze się śpieszy. Ale nowa klasa S sprawi, że także droga stanie się miejscem, gdzie poczujesz się komfortowo i bezpiecznie. Nowa klasa E. Twój azyl. Odkryjemy fascynujący świat flory i fauny ukryty w morskich i oceanicznych głębinach. Nocą przyjrzymy się najpiękniejszym rafom koralowym. W dzień poznamy mureny i fascynujące barakudy. A piękne i groźne skrzydlice podobne do samolotów przelecą przed nami jak B-29. Zapraszamy więc na podwodne spotkania od poniedziałku do piątku o 20.15. Dokumentalna przygoda na Alasce z psami, autami, samolotami i mrozem w roli głównej. Nietypowe usługi lotnicze. Jak przewieźć rannego husky? Jak uruchomić zamarznięty silnik awionetki? Jak dowieźć pisarkę do jej domku w głuszy? Zimowe piekło dla samochodów. Jak wyjść z poślizgu na zmarzniętym jeziorze? Po co testować prototyp przy minus 50 stopniach? Dlaczego producenci aut nie lubią śniegu pod maską? Odpowiedzi na mroźne pytania już wkrótce. W objęciach mrozu od poniedziałku do piątku o 19.45. Historia brooklińskiego ćpuna, który przestał brać, bo wolał dealować. Kochał pieniądze i władzę i dlatego został księciem Nowego Jorku. Zaczytany w Machiavellim rządził heroiną, a heroina rządziła Brooklynem. Nicky Burns, prawdziwy amerykański gangster, był władcą imperium, zgubiła go próżność. Gdy zdradzili go najbliżsi, on zdradził ich w dwójnasób. Pan nietykalny. Color I like. Ding, 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 ding. It's beautiful. I don't quite know this. Domo. Z pasją o ogrodach. W Ale Kino kwiecień pełen filmowych wrażeń. Hazardowy dług spłacony na futbolowym boisku. Precyzyjne i mistrzowsko obsadzone kino akcji. Ironiczne spojrzenie Woody'ego Allena za kulis sławy. Płatny seks jako droga ku oświeceniu. Oliver Stone i jego legendarne filmowe rozliczenie z wojną w Wietnamie. Niezwykły dom dla żydowskich dzieci ocalałych z wojny. Zobacz, jak sprzedać coś, czego nie ma. Szczypta indyjskiej historii i potężna dawka bollywoodzkiej magii. Tęcza emocji w kwietniu w Ale Kino. Żadnych ale. Samo kino. Masz ochotę na dobre kino? Zamawiaj filmy w
Cyfrze Plus. Showtime! Jedno naciśnięcie pilota przeniesie cię do magicznego świata filmowych premier, hitów, koncertów, seriali, dokumentów. Cyfra Plus VOD. Zaproś kino do domu. Wejdź na www.itacyfraplus.pl. Wyślij SMS lub zadzwoń. Thank you.